Hej siemko widzowie, ja jestem Borys i dzisiaj wam powiem co sądzę na temat Call of Duty Modern Warfare 2. A więc Call of Duty Modern Warfare 2 jest według mnie mega fajne. Kampanię według mnie ma dosyć fajną, ale są lepsze w Call of Duty. Ale multiplayer ma mega fajny. Chyba lepszego jeszcze nigdy nie widziałem. Jest tam bardzo dużo trybów, mega dużo. Zaprezentuję wam najpierw kampanię fabularną. Pierwsza misja to uderzenie. Trwa 1,5 albo 2 minuty. I jest takim wstępem do gry. Kolejna misja to pojmać albo zabić. Według mnie moja ulubiona misja w tej kampanii, albo jedna z lepszych. No tam ogólnie dużo noktowizora, dużo z noktowizora korzystamy. No ogólnie jest bardzo fajna. Trzecia misja to mokra robota, gdzie tak po tajemku z nożami do rzucania jesteśmy w wodzie i zbliżamy się jakby do mostu, gdzie są żołnierze i musimy ich po cichu wyeliminować. I jakby ta misja jest taka ok. Można też, jak się wyeliminuje jakiegoś, wejść tu na chwilę i wziąć pistolet. Czwarta misja to sztuka wywiadu, gdzie też działamy po cichu i no, jesteśmy w Amsterdamie i szukamy kogoś. No i tam są tacy strażnicy jakby i najpierw tam wyeliminujemy kogoś po cichu, potem rzucamy taki granat, który nic nie robi, tylko ma dźwięk jakiś dziwny. No i potem idziemy do VIP-a. Kolejna misja to na granicy, granica USA i Meksyk, gdzie Laswell zleca, ale ja nie wiem jak to się mówi, ale Alejandrowi, chyba tak to się mówi, zatrzymać Hassana, nim ten przekroczy granicę. I no, to jest też jedna z moich ulubionych misji. Ok, to teraz piąta misja, czyli ochrona kartelu. Ta misja mi się zbytnio nie podoba, jest taka, ale nie jest najgorsza. Jesteśmy głównie w takim lesie. No i to tyle powiem o tej misji. Kolejna misja to bliskie wsparcie, gdzie musimy Ghosta i Soapa i tego, ale coś tam, nie pamiętam jak to się czyta, jak to się mówi. Musimy im pomagać przez jakby samolot. I musimy strzelać z tego samolotu do wrogów. Według mnie bardzo fajna misja. Kolejna misja to umocniony punkt. Teraz musimy bronić schwytanego Hassana. Ta misja mi się akurat nie podoba. Też z samolotu. No, jest taka niezbyt fajna, bo mam takie miejsce, gdzie ginąłem cały czas. Kolejna misja to rozpoznanie z walką. Rozpoznanie walką. Bez z. Trochę dziwne. Jest we Hiszpanii. I jesteśmy tam takimi snajperami z kapitanem Price'em. I nie wiem co dużo tam mówić, po prostu jesteśmy snajperami. I to chyba tyle o tej misji, nie? Szybko i bezwzględnie musimy Laswell uratować z rąk Alcatali, gdzie głównie jedziemy samochodem. I to jest według mnie też mega fajna misja. Potem wrzucają miny. Musimy załatwić ludzi z granatnikami. Właśnie rozpoznanie walką. Tam nie ma z, trochę dziwne. Właśnie tą Laswell pojmali. Alice Nombre, mega krótka misja, gdzie jesteśmy w takim domu, gdzie musimy kogoś schwytać, nie pamiętam jak on się nazywał, ale musimy schwytać kogoś. Po cichu najpierw jesteśmy, a potem już normalnie strzelamy. Mroczne wody, Zatoka Amerykańska, Meksykańska. Jesteśmy kompanią cieni i jedziemy płyniemy na platformę wiertniczą, gdzie na początku jesteśmy z tłumikami, a potem już normalnie też strzelamy. Się okazuje, że to jest jednak na statku, bo rakietę musimy w ogóle jakby pojmać. I ta rakieta miała być właśnie na na platformie wiertniczej, ale była na statku i musieliśmy znowu płynąć. Samotność. Ta misja jest jakby jesteśmy nieuzbrojeni, Ghost nam pomaga przeżyć. No i to jest misja, gdzie cały czas jesteśmy po cichu i mi się zbytnio nie podobała. Bo ja nie lubię misji po cichu. To ucieczka zza krat. Według mnie fajna misja, tylko trochę długa. Tam po prostu Soap i Ghost włamują się do tajnego więzienia kompanii cieni, by wydostać Alejandra, chyba tak to się mówi, i Laswell coś tam. Musimy ich wydostać z więzienia po prostu. Nawet trudna jest ta misja, ale ogólnie fajna. Patrząc wstecz, dosyć fajna jest ta misja, tylko że krótka bardzo, ale fajna. Drużyna duchów jest mega fajna. No, grupa 141 i los Vaqueros, nie wiem jak to się mówi, ruszają na nielegalną misję przeciwko swoim sojusznikom. I teraz ostatnia misja, czyli odliczanie. To chyba jedna z najgorszych misji w tej kampanii, według mnie. Ale za nią dostajemy fajną broń. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że za każdą misję coś dostajemy. Punkty, żołnierzy albo bronie. I to jest bardzo fajne według mnie. Też jest coś takiego jak wybór misji. To teraz wam mówię, nie? Ale obok tego są filmy, czyli wszystkie filmy, które są w tej kampanii. Jak wam się czegoś, jak go raczej nie chce oglądać, to możecie później sobie te filmy puścić, po prostu. Ok, teraz wam opowiem o multiplayerze. Jest takie coś jak wyróżnione i tryb wieloosobowy. No, obydwa to są tryby wieloosobowe. Tylko że wyróżnione to jest takie jakby krótsze. Króciej trwa chyba. Nie jestem pewien, a więc wam tutaj źle nie będę mówił. No, ale tak od razu mówię, że tak jest. To pierwszy tryb wyróżnione to szybka gra. Według mnie ma niezbyt fajne misje, nie misje, tylko mapy, ale ogólnie jest fajne, jeżeli ktoś ma mało czasu, a chce sobie pograć. Młyn trzecioosobowy mi się w ogóle nie podoba, bo tutaj jesteśmy z perspektywy trzeciej osoby, a nie z pierwszej. I są małe i duże mapy, maksimum 12 graczy, rozmiar drużyny 6 osób. Kontrola. Rozmiar drużyny 6 osób, maks graczy 12 i małe i duże mapy. Cel. Drużynę na przemian zajmujemy cele i bronią ich. Ten tryb się nazywa kontrola. Jest nawet ok, ale jakoś mi też mapy niezbyt przypadły do gustu. Shot House. Też mi mapy niezbyt pasują. Rozmiar drużyny 6. Max graczy 12. Mała mapa. Na Shot House czujesz się jak w domu. I młyn CDL. Umocniony punkt 4×4 w trybie rywalizacji oraz znajdź i niszcz z tymi samymi mapami. Zasady i ograniczeniami co Call of Duty, League ostrzał sojuszniczy włączony, czyli możesz strzelać do własnych do sojuszników. Rozmiar drużyny to 4, max graczy 8, małe i duże mapy, rywalizacja. I to wszystko było wyróżnione. Teraz tryb wieloosobowy. Oczywiście tam to też było wieloosobowe, ale jest napisane, że jest już wyróżnione. Wojna naziemna, chyba moje ulubione. No, jest według mnie bardzo fajne, są duże mapy, co mi się mega podoba. Tylko czasami trudno wroga znaleźć, a jak już znajdziesz, to czasami ich jest 5. Inwazja, w to jeszcze nie grałem, a więc wam zbytnio mówił nie będę. Ale nie, jednak grałam i jest takie niezbyt. Pierwsza klasa też mi się niezbyt podoba. Znaczy prywatny, fajne jest, bardzo. I test wydajności, czyli po prostu sprawdzasz jak wygląda gra. No i to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie, chociaż jednak nie. Pokażę wam jakie są tu bronie. Najpierw wam pokażę, że są jest takie coś jak nagrody za serię. Tutaj jest drązy bombom, nalot precyzyjny, takie rzeczy. Ja wam wszystkiego nie będę mówił, bo tego jest mega dużo. No więc na razie wam powiem tylko o zestawach, jakie możecie mieć. To ja mam zestaw taki, że mam pakiet atutów, czyli tropiciel, przesada, dodatkowy atut uzupełnień zapasów i ostateczny atut mistrz przetrwania. Tropiciel, podstawowe atuty, czyli tropiciel i przesada. Atut tropiciel. Przeciwnicy zostawiają ślady stóp, znaczniki śmierci wrogów są widoczne. Znaczniki zabitych są ukryte przed wrogami. A przesada, możesz mieć dwie bronie główne. Dodatkowy atut, czyli uzupełnienie zapasów, odradzasz się z dodatkową sztuką wyposażenia ofensywnego. Uzupełnia wyposażenie w ciągu 25 sekund, co jest mega fajne. I ostateczny atut, czyli mistrz przetrwania. Po odniesieniu śmiertelnych obrażeń skorzystasz z ostatniego bastionu i otrzymasz zdolność do samoreanimacji. Raz na każde życie sojusznicy mogą szybciej reanimować powalonych graczy. Według mnie te atuty są mega fajne i przydatne. Są oczywiście inne atuty, jak na przykład sprinter, twardziel, łupieżca, saper. Tego jest mega dużo. Teraz wam powiem o broni, jakie możemy mieć. Są karabiny szturmowe, karabiny bojowe, pistolety maszynowe, strzelby, RKM-y, karabiny wyborowe, karabiny snajperskie i broń do walki wręcz, czyli tarcza balistyczna. Ja ją mam. M4 jest według mnie jedną z najlepszych broni tutaj. Ale i tak najwięcej korzystałem z Katastrofa 762. Według mnie jest najlepszym tej pistoleciem tem i wymaksowałam go najbardziej jak się da. TAKU-56 też jest według mnie na razie poza M4 i katastrofem jest najlepszym. No jest tego bardzo dużo. Do karabiny bojowe jest na przykład TAKU-V. No, też tego trochę jest. Pistolety maszynowe UL46, MX9, tego też jest masa. Strzelby Devson, Lockdown, chyba tak to się czyta, 300. RKM, mój ulubiony RKM to jest chyba KM RAL przez 2A. No jest mega fajny i użyteczny bardzo, tylko trochę wolny. Tych RKM-ów też jest mega dużo. Karabiny wyborowe to Winchester jest, sypy R208, no tego też jest mega dużo, na przykład TAKU-M. Karabiny snajperskie to mój ulubiony z tych to jest Signal 50, mega fajne. No i jak mówiłem, to broń do walki wręcz, tarcza balistyczna. Można też mieć zestaw taki, że se weźmiesz, gdzie masz bez tego przesada i możesz mieć tylko jedną broń główną, czyli karabin albo RKM, a reszta to jest na przykład Walter, Deserter, Glock, Revolver i Glock maszynowy. Sam nie wiem, który jest najlepszy. Są też wyrzutnie różne. I broń do walki wręcz, jak nie ma się broni głównej, to jest po prostu nóż bojowy. Zapomniałam wam powiedzieć, że każdą broń możecie wyposażyć w talizman, dużą naklejkę albo 3 małe naklejki. Jeżeli chcecie talizman i ekran broni, to nie możecie, bo możecie albo jedną. Według mnie opłaca się bardziej ekran broni. Kamuflaże. Ma się różne kamuflaże do M4 na przykład, bo ma się też dużo kamuflaży do innych broni. Jest takie coś jak kamuflaże M4, czyli broni, z której korzystacie. One są po lewo, 4 są zawsze. Jak je odblokujecie, dostajecie złoty. Złoty się pojawia tylko w broni, którą używacie, a wszystkie i kolekcjonerskie, czyli platynowy, wielotamowy i Orion, jak mówiłem złoty, się pojawia tylko w broni, z której korzystacie. Jeżeli odblokujecie 4 różne wyzwania z kamuflaży. Ja mam bardzo dużo kamuflaży odblokowane, chociaż ich jest i tak mega dużo. I to chyba by, chociaż nie, jeszcze nie, jest też coś takiego jak ulepszenie polowe. Na przykład jest dmuchana atrapa, jest mega fajna, zrzut uzbrojenia, rozstawiana osłona i można też sobie dać jako granaty po prostu granat błyskowy, dymny, paralizator, granat wabik, granat odłamkowy, semtex, koktajl mołotowa, C4, claymore, termit. Jest tego mega dużo. Jeżeli mam... I jeszcze zapomniałam dodać, że jak kupujecie grę na Steamie, to wam się uruchamia też Warzone, czyli Call of Duty, które jest darmowe i nie ma kampanii. Musicie tam na dole po prostu kliknąć Call of Duty Modern Warfare 2, żeby wam się to odpaliło. No i według mnie to jest mega fajne, bo Warzone ma to. Zapomniałem, jak się ten tryb nazywa, ale jest bardzo fajny. I no, to chyba na tyle w dzisiejszym filmie. No to